wywiad Radia Wnet. Stworzył koncepcję tygodnika, tak zwany layout tygodnika. A to, bo nawiązując tutaj do przed chwilą przeczytanego odcinka Kobry, pozostanie tajemnicą. Dlaczego to? To akurat jest tajemnicą. Nie spodziewałem się tajemnicy w tym miejscu. No widzisz, na tym właśnie to polega, że czasem tajemnice są w różnych miejscach, gdzie się ich ludzie nie spodziewają. Ale rzeczywiście cena 3,95, tygodnik do rzeczy, na okładce twarze, tytuł główny Wracamy, niepokorni dziennikarze nie dali się skreślić. Twarze niepokornych dziennikarzy, wymieńmy tych dziennikarzy, którzy są na tej okładce. No, Bronisław Wilczstein, Rafał Ziemkiewicz, Piotr Semka, Waldemar Łysiak. Jeszcze Piotr Gabriel, Cezary Gmyz i Kukiz dopisał się jako autor, taki rozumiem stały autor tygodnika do rzeczy. Tak, stały autor felietonu, już w pierwszym numerze jest jego pierwszy felieton, powiedzmy, dotyczący powstania styczniowego, właśnie nie samego powstania, i raczej debaty na temat powstania i dezawuowania rocznicy powstania, z jaką mamy ostatnio często do czynienia. Bardzo przepraszam, że się wtrącę, ale na tej okładce jest również jeszcze jedno zdjęcie. Takie największe i słusznie. To jest zdjęcie redaktora naczelnego Pawła Lisickiego. No tak, przepraszam, to tak gwoli ścisłości. Ja rozumiem, że pan Paweł przez skromność to nie jest, wspomniał. To jest w ogóle zresztą takie pytanie, które sobie żeśmy sami zadawali. W jakiej mierze autorzy tygodnika mają być też bohaterami tekstu? To jest taka dwuznaczna zawsze sytuacja. Można być wtedy łatwo oskarżonym właśnie o megalomanię, albo brak skromności, albo nadmierne przywiązanie do siebie samych. No, tutaj trudno było tak naprawdę opisać to, co się wydarzyło w tygodniku wcześniej, uważam, że i w ciągu ostatnich 2 miesięcy, no, bez tych twarzy, tak, bez tych ludzi. I chcąc, nie chcąc, a właściwie na pewno nie chcąc, autorzy, łącznie ze mną, stali się bohaterami wydarzeń. No, trudno opisywać wydarzenia bez bohaterów. To jest prawda, jak napisał Waldemar Łysiak w felietonie na ostatniej stronie, to jest w pewnym sensie rekord świata, bo w ciągu 2 miesięcy od 28 listopada, bo to jest rozumiem dzień 28 listopada 2012, kiedy skończyło się dla ciebie, uważam, że kiedy odeszliście albo was odesłano do narożnika, i po tych 2 miesiącach udało się stworzyć nowy tygodnik, odtwarzając atmosferę tygodnika starego. No to jest, powiedziałbym tak, że ten rekord jest jeszcze większy, ponieważ tak naprawdę, gdyby liczyć czas od momentu, kiedy udało się podpisać umowę z większościowym inwestorem, a nastąpiło to chyba 20 lub 21 grudnia, dobrze nie pamiętam, no to mamy tylko miesiąc, czyli od tego, a jeszcze trzeba wliczyć czas, okres świąteczny, kiedy się nic nie dzieje tak naprawdę i trudno cokolwiek zrobić. Więc myślę, że to doskonale pokazuje, że ten tygodnik po prostu był w naszych głowach, tak? A brakowało tylko no, tej formy, żeby ją wypełnić i żeby tygodnik wydać. To jest tak, że wychodzą teraz 2 tygodniki, jeden tygodnik nazywa się W sieci, jego redaktorem naczelnym jest Jacek Karnowski, i rysuje się pewien pole konfliktu tak naprawdę między tymi 2 tygodnikami. Z jednej strony w polityce czy w sieci są opisy koncernu pana Lisieckiego, czyli wydawcy tygodnika do rzeczy. Z drugiej strony tekst Waldemara Łysiaka na ostatniej stronie to nie będzie tekst, którym będą chwalić się bracia Karnowscy. Jest bardzo krytyczny w stosunku do jakby genezy powstania W sieci i roli Michała i Jacka Karnowskich w tym, co się stało. Uważam, że to są hipotezy Waldemara Łysiaka, ale tak jest. Znaczy, no, to są hipotezy Waldemara Łysiaka i jest to autor, który ma tutaj swego rodzaju takie wydzielone księstwo w naszym tygodniku. Miał je tak samo w tygodniku, uważam, że. I no, jeśli ktoś chce dyskutować, no, to najlepiej gdyby rozmawiał z Waldemarem Łysiakiem. Ja na temat W sieci tego rozejścia się nie wypowiadam. Uważam, że nie ma to sensu, natomiast nie mogę przecież zabronić poszczególnym publicystom, żeby mieli swój punkt widzenia na to, co się wydarzyło. To jest prawda. Wolny redaktor, który tworzy wolne media, musi się pogodzić z tym, że czasami są artykuły, z którymi się nie zgadza, jeżeli
oczywiście może nie zamawiać artykułów i to jest jego znaczy, ja zawsze prawo. Uważam, że jest, było to, że jest właśnie wielu różnych autorów i że te, nazwijmy ta, ten indywidualizm i ta zdolność postrzegania świata w różny sposób i w różny sposób go opisywania była zawsze dużą wartością i na pewno nie zamierzam jej tracić, a Waldemar Łysiak z pewnością w tej, no, nazwijmy to, wartości czy w tym bogactwie jak najbardziej się mieści. Czwarta strona, bo jest czytelny ten spis treści. To jest jego wielka zaleta. Człowiek może od razu zobaczyć 7 zagrożeń dla Polski, tekst Bronisława Wilsteina. To będzie rok erozji obozu władzy. Tekst to wywiad z Tomaszem Sakiewiczem, który przeprowadził Piotr Gursztyn. Potem Magierowski, Dreamlinerze, republikanom grozi schizma, to jest tekst na temat Stanów Zjednoczonych. Mało świata, to jest pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to rozumiem się zmieni, bo to jest numer pierwszy. Znaczy, to jest oczywiście pytanie, uważam, że nie było go więcej, mam wrażenie, że nawet było go mniej. I to jest, ja potem rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy, znaczy z czytelnikami, część z nich twierdziła, że tego świata mogło być więcej. Zawsze jest pytanie, więcej kosztem czego? Tygodnika nie można rozciągnąć nieskończoność. Zresztą, jak się na przykład tekst Bronisława Wittsteina, no to nie jest tekst tylko poświęcony Polsce, prawda? To jest raczej tekst, no możemy go równie dobrze uznać, że to jest tekst mający dużo fragmentów odnoszących się do zagranicy, jeśli się do Unii Europejskiej. Ale ogólnie jest tak, że ja też bym chętniej, zresztą tak naprawdę zaczynałem pracę w dziennikarstwie, zajmując się sprawami zagranicznymi, najpierw w życiu Warszawy, potem Rzeczpospolitej i myślę, że chętnie bym tych tekstów zagranicznych dawał więcej. No pytanie jest, jak to jest z ogółem czytelników? Moje doświadczenie na razie jest takie, że tematy zagraniczne nie budzą aż takiego wielkiego zainteresowania. Może się to zmieni, ale na razie jest tak. W nowym tygodniku Do Rzeczy Andrzej Nowak o powstaniu styczniowym. Profesora Andrzeja Nowaka zawsze warto czytać, tak jak i profesora Krzysztofa Rybińskiego. Jak się drukuje Światowy Kryzys, tekst o gospodarce i ekonomii, rozumiem, że światowej tutaj wykonania. Światowej jak najbardziej, więc możemy uznać, że to jest ten nasz, że gdyby policzyć to razem właśnie z Dreamlinerem, z problemem Boeinga, który jest tekstem otwierającym tekst dział gospodarczy i jeszcze Krzysztofa Rybińskiego, to by się okazało, że tych tekstów zagranicznych jest naprawdę całkiem sporo. Teraz poprosimy do studia naszego łącznika z Dublinem, jeśli nas słyszy, żeby wszedł do studia, bo to jest godzina 8:55, to jest nasz łącznik nie tylko z Dublinem, ale też łącznik z Pawłem Kukizem, a Paweł Kukiz jest jednym z autorów tygodnika Do Rzeczy. Ja tak przeglądam, bo nerwowo wracam do tytułu Do Rzeczy, żeby się ten Do Rzeczy wpisał, bo niekoniecznie dużo na temat mediów, bo widzę, że jest artykuł, to była niespodzianka, że Tomasz Wróblewski trafił do Rzeczy, do redakcji Do Rzeczy i napisał na temat mediów. Jeszcze nie czytałem, czym jest ślepota mediów. No, Tomasz Wróblewski, nazwijmy to, stara się prezentować taki, bym powiedział, menadżerski punkt widzenia na to, co się dzieje w mediach. Nieco inny niż my często mamy, bo my patrzymy na media bardzo często jako na przedsięwzięcia ideowe. Mówimy przede wszystkim o niezależności, o wolności słowa, o dociekaniu do prawdy, a Tomasz Wróblewski stara się wprowadzić taki wątek, nazwijmy to, nieco chłodniejszy i tam jest raczej o mediach jako o biznesie i o mediach jako o przedsięwzięciu wydawniczym. W takich głosach, takich rozmowach warszawsko-salonowych pojawiło się pytanie, a właściwie czym się różni Lisiecki od Hajdarowicza? I czym się ten układ różni od poprzedniego układu? No, różni się podstawową rzeczą, że w stosunkach z Grzegorzem Hajdarowiczem nie udało się nam nigdy doprowadzić do tego, do czego dążyłem od początku, czyli do upodmiotowienia redakcji. A to upodmiotowienie ma swój wymiar prawny. To znaczy różnica podstawowa polega na tym, że nasz związek z Michałem Lisieckim jest oparty moim zdaniem na zdrowych i przejrzystych zasadach biznesowo-prawnych, pozwalających nam w pełni zachować niezależność
niezależność redakcji. I w przypadku Grzegorza Hajdarowicza, mimo licznych prób rozmowy na ten temat, no nigdy one do niczego nigdy nie zostały doprowadzone, znaczy nie posunęły się nawet o krok, prawdę powiedziawszy, by się, nie tylko, że nie zostały donikąd doprowadzone. No w tym przypadku jest tak, że Michał Lisiecki zgodził się na to, i to jest istotne, żeby tak naprawdę ta linia redakcyjna i pozycja tygodnika były czymś, co pozostaje w gestii, czy jest, o czym decyduje redakcja. Paweł Lisicki jest w studio. Nie wiem, czy powie jeszcze jedno słowo. Tomasz Wybranowski w czapce wszedł do studia. Czapka i płyty to jest znak dzisiaj Tomasza Wybranowskiego, który powie o tym, co wydarzyło się w związku ze Zmielonymi, czyli z Pawłem Kukizem. No, co wydarzyło się ze Zmielonymi? W dalszym ciągu czekamy na oficjalne stanowisko szefa Solidarności Piotra Dudy. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku dni takowa decyzja będzie, bo wedle znaków na niebie i ziemi ci wszyscy, którzy związani są z Solidarnością, mówię tutaj o Śląskiej Solidarności, no chcą poprzeć akcję JOW-y. Jednomandatowe okręgi wyborcze będą popierane przez Solidarność, być może, bo decyzji, rozumiem, Solidarności jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Jest to delikatne i cóż, no powiem szczerze, że wiele osób, tak jak ja, z tej dalekiej Irlandii wracają do Polski, żeby robić wreszcie porządek, żeby było tak jak trzeba, bo po prostu w końcu trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Uważam, że to... Nie uważam, że tylko do rzeczy. Do rzeczy. A, no tak. No, do rzeczy uważasz, że co? Do rzeczy uważam, że... Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Dokładnie. Uważam, że trzeba przejść do rzeczy. Tak. Prawda jest taka, że dzięki takim mediom jak Wnet, jak do rzeczy, ta informacja trafia do ludzi. Zresztą mamy swój program w każdą sobotę po godzinie 19 i tam informujemy. Znaczy, ludzie mają jakieś mylne pojęcie, bo od razu reklamowe media, reżimowe, tak to nazywam, nie boję się tego powiedzieć, powodują to, że o tej akcji nie mówi się nic i tak naprawdę ludzie są czasami zagubieni, bo jest to ponadpartyjna, oddolna, obywatelska inicjatywa, żeby wybierać konkretnych ludzi, a nie tylko głosować, a potem ktoś te głosy zlicza i różnie z tym bywa. I Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, patrzy z podziwem na rewolucyjny wygląd Tomasza Wybranowskiego. A raczej na zapał, bo tam wygląd to wygląd. Ja patrzę po prostu bardzo, bardzo cenię ludzi, którzy w tym naszym niestety bardzo w świecie, gdzie mało komu coś się chce robić, rzeczywiście są publicznie zaangażowani i starają się coś zmienić. To jest, znaczy, to jest raczej podziw dla tego, co mówi Tomasz Wybranowski, a nie dla tego, jak wygląda. Do rzeczy już w kioskach. Godzina 9 wybiła. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Fiat, Nadzieja, Warszawa, Radia Wnet. W poniedziałek Katarzyna Adamek-Sroczyńska zaprasza o godzinie 7:07. Krzysztof Dąbrowski zrealizował. Magda Uchaniuk wydała dzisiejszy poranek. Dobrego dnia życzę. Krzysztof Skowrowski.